To są informacje z ratusza. Patryk Kubski, zapraszam. W tym miejscu witam mojego i Państwa gościa, burmistrza Śremu Adama Lewandowskiego. Dzień dobry. Panie Państwu. Burmistrzu, jak co dwa tygodnie tradycyjnie rozpoczniemy od tych inwestycji obecnie realizowanych przez gminę. Może zacznijmy od tej największej, czyli Muzeum Śremskiego, rozbudowy Muzeum Śremskiego. Na jakim etapie jest ta inwestycja? No, myślę, że ci, którzy przejeżdżają ulicą Mickiewicza, widzą jak prace postępują. Konstrukcje stalowe, już w stanie surowym, że tak powiem, budynek stoi. Mamy czas jeszcze do końca października, więc spokojnie zmieścimy się w tych działaniach. Pamiętajmy o tym, że tam powstają dwa duże obiekty. Jeden obiekt to dotyczy sali wystawienniczej, to jest właśnie ten pierwszy od ulicy Mickiewicza, i drugi to jest sala widowiskowa na 300 miejsc. Będą jeszcze dwa etapy. Będzie całkowicie przebudowany ogród, który będzie sięgał aż do promenady, plus modernizowany też będzie, no może zapomniany już, amfiteatr niewielki, ale on też będzie służył działaniom właśnie muzeum, działaniom kulturalnym. I będzie dodatkowe postępowanie dotyczące części miękkiej, czyli tej części multimedialnej, bo dzisiejsze muzea no tak działają w oparciu o nowe technologie. Na pewno dużym takim naszym wyzwaniem jest to, że postępuje cały czas modernizacja, już nie tylko termo, prawda, bo ona zbliża się ku końcowi, a więc elewacje, okna, drzwi, prawda, zewnętrzne i tak dalej, ale żeby dodać krasy jeszcze wizerunkowej, to po pierwsze wymienimy wszystkie drzwi wewnętrzne, od toalet, sal i tak dalej, wymalujemy wszystkie korytarze, całkowicie zostanie przebudowany zaplecze socjalne obiektu sportowego, a więc no, dzieci będą miały wspaniałe warunki do tego, żeby mogły z tego obiektu korzystać. I będą następowały zmiany, jeżeli chodzi o boisko, o płotowanie, prawda, i tak dalej, od strony właśnie tutaj zamieszkali. Ale zakończenie uroczyste jakby roku szkolnego w gminie Śrem nastąpi w dniu rozdania świadectw, jak to się mówi popularnie, w Dąbrowie. Zrobimy to w troszeczkę odmiennej formie. Wspólnie z panem dyrektorem zaprosimy wszystkich rodziców tej szkoły, dzieci, prawda, i w formie takiej rekreacyjnego pikniku. Chcielibyśmy też pokazać, jak będzie wyglądała ta nowe skrzydło dobudowane szkoły, w pełni wyposażone, prawda, to też zaznaczam, łącznie z nowoczesną pracownią komputerową, z wszystkimi elementami i z placem zabaw, który będzie służył całej społeczności. Nie tylko te działania mają miejsce obecnie, jeżeli chodzi o inwestycje, bo będziemy również przygotowywali się do zamówienia, jeżeli chodzi o Nohowo osiedle, jak ja nazywam je pogodowe, prawda? Będziemy również wykonywali przygotowania, jeżeli chodzi o zamówienie publiczne, do dwóch najważniejszych inwestycji drogowych, mianowicie to jest ulica Parkowa i łącznie z przebudową całej kanalizacji sanitarnej i ulica Jeziorna między działkami. No na pewno w tym okresie trochę zakłócimy komunikację, prawda, działkowcom, ale myślę, że przez ten okres pozostawiam samochody na parkingu u góry, prawda, i żebyśmy mogli to zrealizować. To jest, myślę, dobra prognoza na to, by wszystkie drogi wokół terenu rekreacyjnego plaży skomunikować, bo na 19 rok chcielibyśmy zaplanować ulicę Jeziorną, ale od lasu do drogi Nohowskiej. Ważne jest, już 25 maja otworzymy oferty na węzły przesiadkowe, będziemy wiedzieli, prawda, kto będzie kontrahentem w tym temacie, jak również będziemy otwierali oferty o prace związane chociażby z Parkiem Powstańców Wielkopolskich, przebudową tego parku. No i co najważniejsze, również w maju otwarcie ofert na przebudowę płyty treningowej na Stadionie Miejskim w Parku Powstańców Wielkopolskich. W ostatnich dniach podpisał Pan kilka takich porozumień w sprawie dotacji dla kilku podmiotów. O jakich dotacjach, na jakie prace mówimy?
No może powiem o takich dwóch, które miały miejsce ostatnio, prawda? Mianowicie obowiązkiem gminy jest dbanie o obiekty zabytkowe, prawda? I w porozumieniu z powiatem podjęliśmy decyzję o tym, by wspierać obiekty zabytkowe, szczególnie to są kościoły drewniane, prawda? Czyli naprawdę moc zabytkowe, wpisane do tych rejestrów. Tutaj chodzi o wsparcie modernizacji czy konserwacji takich kościołów jak Błociszewo, jak Murka, jak Dalewo. I do tego jeszcze na pewno wszyscy Państwo też zauważyliście, że Śremska Fara, rusztowania są postawione przy wieży i ten ostatni etap zewnętrznej konserwacji, czyli konserwacja wieży, następuje też przy współudziale właśnie gminy. Druga przestrzeń, po raz pierwszy podjęliśmy decyzję o tym, by udzielić dotacji dla ogrodów działkowych. I podpisałem umowę z poszczególnymi ogrodami, może nie na wielką kwotę w tym roku, bo łączną kwotę 30 tysięcy złotych na niezbędne prace, które tam mogą wykonywać, ale myślę, że po doświadczeniach z tego roku, kiedy dobrze te pieniądze zostaną wykorzystane, na pewno podejmiemy decyzję, by ta dotacja była o wiele większa, by no, wizerunek tych naszych ogrodów był coraz lepszy. Zaznaczę też, że zmieniły się trochę zasady, jeżeli chodzi o azbest i pokrycia. To realizujemy wspólnie również z powiatem. Natomiast zakres prac, na które dotacje można uzyskać, ograniczony zostanie tylko i wyłącznie do wywozu azbestu, który będzie musiał być tym razem, taka jest decyzja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Demontaż dachu będzie musiał być wykonany przez właściciela nieruchomości, a tylko i wyłącznie wywóz tego azbestu będzie na koszt właśnie dotacyjny. No i ważne też na pewno jest to, że przeznaczyliśmy po ostatniej sesji kolejne pieniądze na to, żeby mogli ludzie korzystać ze zmiany sposobu ogrzewania, prawda? Te pieniądze, które zaplanowaliśmy na 2018 rok, one właściwie w ciągu 3 miesięcy zostały skonsumowane. Na kolejne przeznaczyliśmy też i będziemy sukcesywnie, prawda, aż do końca października, kiedy ten projekt obowiązuje, wszystkie te dotacje realizowali. Kilka tygodni temu z poślizgiem zakończyła się przebudowa ulicy Staszica należącej do województwa wielkopolskiego. Tu też pojawił się pewien problem, bo ta ścieżka i rowerowa i chodnik nie została połączona z ulicą Gostyńską i tutaj gmina odpowiedziała na ten problem. I w jaki sposób? No tak, no myślę, że rowerzyści zmienili całkowitą rację, prawda? No, mówiąc o niekonsekwencji tego projektu. Ja jestem wdzięczny w ogóle Wojewódzkiemu Zarządowi Dróg za te prace inwestycyjne przy tej drodze, bo sami widzimy, że ona naprawdę jest imponująca teraz. Bezkolizyjna, nie ma torów, prawda, i tak dalej. Natomiast od mniej więcej wysokości właśnie byłych torów do ulicy Gostyńskiej nie było ciągu ścieżki rowerowej, więc podjąłem decyzję, by ją przebudować, ona już jest gotowa, prawda, więc spokojnie można objechać teraz całą ulicę Grunwaldzką, skrzyżowanie Grunwaldzka-Staszica jest pierwszeństwem rowerowym, przejechać Staszica, przejechać na Gostyńską i będziemy konsekwentnie, od wczoraj już to robimy, dostosowywali tam, gdzie są możliwości, chodniki do jazdy rowerami. Zresztą już te prace się rozpoczęły przy ulicy Kajetańczyka, prawda? Odnawiamy całe oznakowanie. No, będzie sporo tych prac. Też proszę, aby się ludzie nie denerwowali, bo między innymi ulica Sikorskiego będzie frezowana przy krawężnikach. Tam są straszne muldy, prawda, które utrudniają ruch w tym zakresie. Chcę też zaznaczyć, że do tej inwestycji również gmina przy tej inwestycji wykonała oświetlenie, wymianę oświetlenia, jak również postawiła już 2 przystanki autobusowe, będzie jeszcze trzeci.
wtedy po prostu, gdy już te prace przez wojewódzki zarząd będą odebrane. Należy się spodziewać, że w miesiącu maju ten trzeci przystanek zostanie również zamontowany i to będzie jakby zakończona cała inwestycja ulicy Staszica. Ruszyło już pierwsze wypożyczenie rowerów przy dworcu PKS. Jakie są plany właśnie dla tego projektu na ten rok? No wiele pytań właśnie, dlaczego nie na Nadbrzeżnej, prawda, a przy dworcu. Otóż, no, jak już wspomniałem, jak pan pytał o inwestycje, 25 maja rozstrzygniemy przetarg na budowę węzłów przesiadkowych. Jeden z tych węzłów będzie zlokalizowany właśnie przy PKS-ie, a więc sensem jest, by powoli ludzi przyzwyczajać do tego i niech ta niewielka wypożyczalnia będzie funkcjonowała już przy dworcu PKS-u, bo przyszłościowo po prostu będzie tam zlokalizowany również dworzec rowerowy, po to po prostu, żeby ludzie mogli zostawić rowery i przesiąść się na komunikację miejską czy inną formułę komunikacyjną. No, walczymy też z PKS-em, który w ostatnim okresie czasu ograniczył ilość kursów. Negocjujemy w tej sprawie. No, mam nadzieję, że to się zakończy pozytywnie, bo zapotrzebowanie na tą komunikację w kierunku Poznania na pewno jest duże. W ramach Metropolii Poznań będzie realizowany projekt edukacyjny, w ramach którego mają powstać na placówkach oświatowych zamontowane są czujki zapylenia. No tak, myślę, że to jest to, o czym my cały czas walczyliśmy. Mianowicie globalnie we wszystkich placówkach oświatowych gmin, które należą do Metropolii Poznań, a gmina Śrem należy, będą zamontowane elementy, które będą wskazywały, jaki jest stan zanieczyszczenia powietrza. Z taką informacją na zewnątrz budynku, jak i wewnątrz. Wewnątrz jest sens, bo przy okazji będzie prowadzona edukacja wśród młodzieży na temat przeciwdziałania, prawda, i tak dalej. I to już, muszę powiedzieć, że wrzesień tego roku nie poniesiemy żadnych kosztów w tym roku z tego tytułu, ponieważ zarząd metropolii sfinansuje to z rezerwy. Ja również bardzo intensywnie zabiegałem o to, żeby również Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska wsparł ten proces, a więc tyle, ile placówek oświatowych dobrze się składa, bo będą wszystkie podłączone światłowodami, tyle będzie czujników zanieczyszczenia powietrza i myślę, że do nowego sezonu grzewczego będziemy gotowi, żeby te działania zrealizować. W ubiegłym miesiącu Rada Miejska podjęła decyzję obniżającą stawkę za zajęcia pasa drogowego dla inwestycji m.in. światłowodowych. Widzimy, że te prace powoli już ruszyły. Tak, we wtorek dokładnie, w bieżącym tygodniu doszło do spotkania z pełnomocnikiem prezesa INEA na temat właśnie prac, to już będzie drugi etap programu unijnego, który realizowany jest przez INEA, położenia światłowodu na terenie naszej gminy, bo do tej pory mówiliśmy, że będą tylko i wyłącznie na terenach wiejskich naszej gminy, natomiast nie, również będą na wybranych ulicach, tam gdzie jeszcze to nie jest zrealizowane właśnie w samym mieście, łącznie ponad 2000 przyłączy. Prace będą realizowane w latach 2018-2019 i to wtorkowe spotkanie myślę, że zakończyło pełną listę, którą upublicznimy, które ulice, jakie wsie, prawda, będą wyposażone w światłowód. To, jak jeszcze raz zaznaczam, będzie realizacja w latach 2018-2019. Ruszyła już inwentaryzacja tak zwanej źródeł niskiej emisji, czyli wkrótce mówiąc piecy, tak? No tak, to jakby dobrze się wiąże, bo mówiliśmy o tych dotacjach, prawda? Ale żeby pobudzić jeszcze bardziej wszystkich tych, którzy mają jeszcze źródła, które emitują nie to, co jest pożądane, to pozyskaliśmy również grant, w wyniku którego od 7 maja do końca sierpnia, licząc dokładnie od ulicy Sikorskiego, Powstańców Wielkopolskich w dół, prawda, w kierunku Poznania, ankieterzy będą odwiedzali Państwa i bardzo proszę, abyście Państwo udzielili tej odpowiedzi, bo to jest ważne po to, byśmy
po podsumowaniu mogli kolejne granty uzyskać na zmianę sposobu ogrzewania, na termomodernizację prywatną, prawda, i tak dalej. Pytania nie są skomplikowane, one będą dotyczyły powierzchni budynku, będą dotyczyły również, kiedy był ostatni remont robiony, prawda, czy Państwo żeście już na przykład podjęli decyzję o zmianie sposobu ogrzewania. To pozwoli nam na opracowanie i złożenie aplikacji o termomodernizację, co jest ewenementem budynków prywatnych. Do tej pory tylko i wyłącznie budynki publiczne, prawda, żeśmy realizowali. Natomiast będzie możliwość również ubiegania się o dotacje na termomodernizację budynków prywatnych. A więc bardzo proszę, udzielcie Państwo tych informacji. To nie potrwa długo. Myślę, że to jest kwestia 10 minut każdej wizyty ankietera. Przypomnę, że moim i Państwa gościem był burmistrz Śremu, pan Adam Lewandowski. Dziękuję za uwagę, a kolejne informacje z ratusza już 22 maja. Bardzo dziękuję. Do widzenia.